czoklet. Wiedzisz, że to dość słodki. Wróciliśmy z zakupów i w ilu byliśmy sklepach? W Kauflandzie, w Carrefourze, w Mrówce, w Castoramie i nigdzie nie było choinki. Znaczy w Castoramie była, ale za mała. Nigdzie jeszcze nie ma choinki, a jest 3 grudnia. No i potem pojechaliśmy z głodu do Żabki po Black Hot Dog, w którym wziął sobie dużego z... Jaki masz sos? Paprykowy, który jest za ostry. Dla osoby, która na sushi wcina wasabi. Także... Lepiej chyba go nie brać, jak ktoś nie lubi ostrego. No i dziś miał być dzień nagrywania co w ciągu dnia razem z vlogiem. No i nie wyszło, bo taki dzień był, że pojechaliśmy tam pomóc trochę rodzicom. I jeszcze szukanie tej choinki, więc po prostu kiedy indziej nagram co w ciągu dnia, skoro jemy na obiad hot doga, w sumie na kolację praktycznie już. Ta parówka jest czerwona w środku, wiesz? Parówka jest czerwona w środku. No ale mi jednak najbardziej smakują te klasyczne hot dogi. No nie, Sebek! Zobacz! Ten sos mi się na kolano wylał. No nie! A pierdziele, ja nie umiem jeść. No, masz. A nasz taki szok zakupowy dzisiaj to chipsy solone, bo jak chcemy je gdzieś kupić, to nigdy, nigdzie ich nie ma. Więc dzisiejszego całem w ciągu dnia i planów od fajnych takich kanapek na śniadanie, których nie zrobiłam, bo nie było chleba. Były osób przecież tylko bułki. Do zupy dyniowej na obiad przechodzimy do hot doga, który wypala gębę i do chipsów, których nigdzie nie można kupić, bo ich nigdzie nie ma, solonych.